Voyons, Baka. Tu entends? Non. Bon, je peux dire que tu es trop dur à Papa. Pepe à paix. Tu te sors de stack et stare, Yosh. Non. Rien, tu es. Je te jure, je te Ja muszę się... A ty się nie rozłączyłeś? Skurzę się na to! Rozłączyłem się. To jaki film? A co chcesz? Nie wiem. Nie obejrzeliśmy kuwa do końca, gdy gasną światła. Ile masz lat? A ty? Ja 11. Ja 9. Jestem. Ale to też mnie to oglądałem, wiesz. Okej. Dla Diego też. A horror? No, horror też. Oglądałeś, gdy gasną światła? Mamy w telewizorku Eurosport. O, Intermans. Jakieś tam mecze mam. Będzie gra polska. Nie wiem. Intermans. No to sobie sprawdź, czy jest. Tylko jak tak, to na słuchawkach. O, coś tam jest, co? O, idziemy po przekąski do filmu. Dobra. Hej, Konrad. To co? Kończymy? To wejście. Ała, czy to miało być z kurtami? Albo z kurwa? Czy to mało wrócę? Nie. I tak jak to drzwi. Kurde! Nie muszę tylko włączyć! Gdzie to stoi jakś... Albo nie. Nie ma to. To włączam sobie jakieś... ten programek. Ja, la, oni... Hale. Nic to nie ma, to nie. Leon, idź. Dobra, to ja zajmuję to miejsce. Czemu ci się popsuł te kółko? To jest stara myszka. Aha, po prostu świetnie. Nie wiem, jak ty grasz w Minecrafta. Jezu! Dlatego mogę robić bekę i mogę nią tak walić. Że tak... Mogę tak nią robić. Czemu? Bo jest stara i popsuta. Ale działa. Ile to było lat? Czekaj, nie jest. 10. Kiedy światła gasną, nie mogę zasnąć. Co noc jest impreza, to moje miasto. Ja i moi ludzie, znowu do rana, no chodź. Nie stój tak sama. To nie moja wina, że ta dziewczyna patrzy na mnie, kiedy pije drina. To nie moja wina, że ta dziewczyna czuje klimat. To nie takie proste jest, uwierz. Kiedy widzisz dobro, nie zakochać się znów. Musisz być jak Tiger Woods. Co się włączyło? Miało być, gdy gasną światła. Mama, weź Leona! Cały czas z nami jest i on nam przeszkadza. Ja wiem, ale ty to już jedzie, bo już jadą do miejsca. No dlatego niech wyjdzie, no! Nie mogliśmy jeszcze... Nie mogliśmy przez siebie spędzić czasu! Poczekaj, ty to spójdzie, ja wam zrobię kolację, ale ona uśpie, dobra? Moment. Teraz go usypaj! Tabletkami do usypiania. Wojtek, cicho. Bo on się będzie usypiał godzinę. Cisza. Wojtek, pytanie. Chcecie tosty? Jak chcecie tosty, to musisz iść po chleb. A jeżeli nie chcę tostów, to co? A co chcecie na kolację?
Pizzę? Ale ja pizzę mam za jaką pizzę? Przecież mamy to! Mamy, ale to jutro robimy. Nie, ja dzisiaj nie obiecałaś! Ja nie mam żadnych spodników, no nie. No jak to nie? Zresztą jutro pojedziemy do wujka Andrzeja. Czemu? No po co mamy do wujka Andrzeja? Dlatego, że wujek będzie przyjechał. I pojedziemy tam. Kuba, ty jeszcze jutro będziesz? Bo jutro robimy pizzę samodzielnie. Wojtek, to chodź się z tytusem tutaj. A zresztą jutro się pewnie zobaczymy, bo pojedziemy tam do wujka. Ale przybijam piątkę, proszę. Pokaż Wojtek, chodź tutaj z Kubą starcie, bo ja muszę was zobaczyć. Który jest wyższy? Wojtek, no, równo. No bo zawsze Kuba był wyższy o pół głowy. No. Wojtek ciapa, no. Ej, weź włącz ten telewizor. Czekaj. Weź go, mama, usypia. Zobacz, balony ci czekać, puściła. No, no ma, to będzie pod głowie z niego. Kupiłam to. Ej, weź włącz telewizor. To samo sobie włącz. Ja nie potrafię jakąś swojego żącha włączać. Jednego przycisku nie umiem włączyć. Co teraz? To naciśnij przyciski do włączania. Weź włącz tego żącha. To już się włącza. Czy panowie sobie życzą tosty? Tak? Pizzę. Wojtek, pizzę to będzie ten jutro. A ja mogę teraz albo z chleba robić te zapiekanki? Z chleba. Z chleba, dobra. Nie, czekaj, mama! Przecież to Kuba. Naszego studia to jest przedstawiciel Kukiz 15, ale panu posłowie króciutko oddał głos za moment na antenie TVP i poczekamy na państwa do zobaczenia. Kuba, przecież to. Mentos? Yeah, sure. Have a read of it. I'm fine. Coke? Yeah. Okay. Good man. That's easy. He's not here. He's not here now. There we go. There he is. Who says? Wojtek, wyłączaj. Szukam meczu, ciocia. A ja nie wiem. A macie Eurosport tam na tamtym. No to Mentos. Ale to będzie na jakimś normalnym kanale. Tak? Co? To ja mam Discovery? Aż tak daleko
Co? To ja mam takie programy? Ja mam HBO. Ej, sprawdź, czy HBO je działa. Boże! Nie mam takich programów. W drugim pokoju są chyba. No więc? Opowiesz nam o Dianie? Słucham? O swojej przyjaciółce. Martin mówi, że była tu godzinę temu. Tak, to moja przyjaciółka. Ta przyjaciółka? To ona? Skąd je masz? Odpowiedz. Ty odpowiedz mnie. Poznała się w Mulberry Hill podczas leczenia depresji. Mam rację? Co za różnica? Co za różnica, kiedy się poznałyśmy? Taka, że ona umarła. Rok po zrobieniu tego zdjęcia. Nie wiem, o co ci chodzi. Taka jest prawda. Rozumiem. Znowu próbujesz mi go odebrać. Próbujesz odebrać mi syna. Dlatego wymyślasz te brednie. Znalazłam jej nekrolog. Wyjaśnij mi to. Nekrolog można sfałszować. Gadasz jak wariatka. Wiem, brzmi to niewiarygodnie. W domu jest martwa kobieta. I ty ją wpuściłaś. Pozwoliłaś jej zostać. Już łapię. Przyszłaś, bo masz wyrzuty sumienia, że mnie opuściłaś. Racja? Nie odzywałaś się, nie odwiedzałaś. Wiesz, jak się nacierpiałam? A teraz okazuje się, że przez cały ten czas tak samo odwracałam się od Diany. Nie zamierzam traktować tak przyjaciółki. Przyjaciółki? Mamo, mowa o zmarłej osobie. Słonko. Duchy nie istnieją. To czym ona jest? Czym ona jest? Dziś też śpisz u mnie. Rano zadzwonię do OPS. Nie. Jak to nie? Długo cię przy nas nie było. Ale to nasza mama. Potrzebuje nas bardziej niż dotąd. Nie wróciłam dla niej. Wróciłam dla ciebie. Jesteś ważniejszy. Nie mogę jej zostawić. Dobra. Ale tu nie jest bezpiecznie. Nigdzie nie jest. Do której przeważnie siedzi w pokoju? Mama? Nie wychodzi do rana. Najważniejsze. Zakładamy zabezpieczenia. Na kanapie.